Witam was tutaj, cześć, chciałem wznąż. I to nie jest odcinek, to jest ankieta, co z tym miastem robimy, ponieważ jak możecie domyślić, ja nie byłem całkowicie przygotowany na to, że się pojawi Parklife. A w tym mieście mam jeszcze parę projektów, które bym chciał skończyć. I jest tu trochę rzeczy jeszcze do zrobienia, po naprawienia. Tak samo jak teraz Parklife sam z siebie się pojawił, więc parki też można byłoby teoretycznie zainstalować. Ale mam do was pytanie, po prostu ankieta. Co robimy z tym miastem? Jest tam odpowiedź chyba pierwsza. Po prostu zakładamy nowe miasto, tylko i wyłącznie parklife'owe. Znaczy, dobra, nie, że pierwsza opcja to jest, że zakładamy, że zostajemy przy tym mieście. I dalej lecimy, kręcimy tutaj jakieś parki, teraz byśmy zaczęli montowywać i różne inne rzeczy. Swanego, to miasto jest jakieś, nie wiadomo, bo on to już Green Cities, Mass Transit, teraz jeszcze parka by przeżyło. Lub druga opcja, że budujemy tylko i wyłącznie miasto nowe, nowe miasto parklife'owe. Takie swobodne, nowe to miasteczko byłoby, ponieważ z przyczyn oczywistych, czemu byłoby swobodne? No bo za chwilę niedługo się pojawi Industries, więc też nie możemy zbyt długo tym kręcić. Lub robimy coś zupełnie innego, przełożę sobie na taki podląd, że robimy dwa miasta. Czyli lecimy z tym miastem, tak jak leciliśmy, raz tygodniowo. I tutaj teoretycznie żadnych parków byśmy zbytnio nie montowali, ewentualnie jakieś tam jakby gdzieś jakieś miejsce już było faktycznie. Natomiast gdybyśmy założyli drugie miasto, ponieważ Snowfall się niedługo zakończy, to będzie trochę więcej miejsca. I zamiast Snowfalla, właśnie byłoby to miasto też z timelapsami na koniec każdego odcinka, byśmy mieli właśnie takie City Skylines Parklife, tylko z parkami, głównie parki, żadne tam jakieś inne fikumiku, tylko właśnie głównie na takie tego typu parki, nawet mało Mass Transit bym powiedział, głównie na parki. Także macie trzy opcje do wyboru, głosujcie. Jeżeli zagłosujecie, żeby się pojawiło nowe miasto, to będzie jeszcze jedna ankieta głosująca do oczywiście tego, na jakiej to mapce. I żeby nie było, standardowo, jeżeli stwierdzicie, że to miasto ma już się zakończyć, no to na koniec oczywiście będzie wielki deadline. Ale co dużo mówić, mam nadzieję, że zagłosujecie tak, żebym był i ja, i wy zadowoleni, czyli pewnie na opcję trzecią. No i co dużo mówić, do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Więc głosujcie, a my się widzimy już w kolejnym odcinku. Dzisiaj to będzie tyle. Więcej nie będzie. Cześć!